Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku. W filmiku, który teoretycznie powinien pojawić się co najmniej w zeszłym tygodniu, ale przez własną nieuwagę i własną głupotę skasowałam plik, więc muszę nagrać jeszcze raz. Co znaczy muszę? Po prostu chcę Wam pokazać te rzeczy, bo mowa tutaj o rzeczach, które dostałyśmy na... czekajcie, niech no ja się obniżę. Które dostałyśmy na... zlocie vlogerek i blogerek. Jest tego dosyć sporo i mam nadzieję, że niczego nie zapomniałam, dlatego że ja te rzeczy już miałam pochowane po szufladach i w ogóle, więc no postarałam się to pozbierać. I co, przechodzę, żeby Wam od razu pokazać, dlatego że nie chcę, żeby ten filmik trwał jak za pierwszym razem przeszło pół godziny. I zacznę od kolorówki i pierwsza firma, od której zacznę, jest to Make Up Revolution. Z Make Up Revolution dostałyśmy kilka produktów kolorówkowych. Pierwszy to jest The Matte Blush i mój jest w odcieniu Billowe. Prezentuje się tak, o, jest matowy, jeszcze nie używany, tylko swatchowany. Kolejna rzecz to Brow Pomade i moja jest w odcieniu Taupe. I Lilka mi tu będzie zaraz przeszkadzać. Lilka, zostań. Jeszcze także nieużywana, wiecie, że ja mam brwi zrobione makijażem permanentnym, więc no ja raczej ich nie maluję, jedynie gdzieś tam, gdzie niegdzie kredką dociągam. Kolejna rzecz to jest Ultra Pro HD paleta Powder Contour Light Medium. Prezentuje się tak, o... także jeszcze nie używałam, bo po prostu no nie mam kiedy, nie mam się kiedy za to zabrać. Lilka tu będzie rozrabiać. I dwa produkty do ust, przy czym pierwszy to jest Lip Lack i mój jest w odcieniu... Lilka, idź na miejsce. Pojemność 2 ml, odcieniu nie widzę, ale to jest taka czerwień, wiecie co. Wybaczcie, że światło jest za mną zapalone, ale niestety jest tak ciemno, pomimo że mamy godzinę 14, że bałam się, że nic nie będzie widać, a jednak chciałam Wam ten filmik nagrać. I druga rzecz to jest lipstick, ale wiecie co, The One, tyle tylko wiem. Prezentuje się tak, o, tutaj jest jeszcze pomadka w ogóle, błyszczyk, a sama szminka jest w odcieniu Nude, który bardzo mi się podoba. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o Make Up Revolution. Kolejna marka, z której mamy kolorówkę, czekajcie, bo już się pogubiłam i teraz nie wiem, co jest co. Okej, kolejna marka to Hean i z Hean mogłyśmy sobie wybrać niektóre produkty, także tutaj mamy paletkę, która mi właśnie poleciała, ale się nie stłukła, także plus. Paletkę Quattro w odcieniu 411 Nude High Definition Eyeshadow. Już Wam pokazuję, niech no ja ją tylko otworzę. Ała! Dzisiaj nie jest po prostu mój dzień. Słuchajcie, tak prezentuje się paletka, właśnie takie nudziakowe odcienie, czyli moje. Paletka jest matowa, jeszcze nie używana, bo także jeszcze nie było kiedy. I kolejne produkty to jest, co my tu mamy. Tu mamy Express Brow Gel 3 w 1, żelowy stylizator brwi w odcieniu 01 aż. Także jeszcze nie stosowany, po prostu używam teraz czegoś innego i nie chcę otwierać kolejnego produktu, żeby się nie zmarnował i nie zniszczył. Tutaj została nam dorzucona jeszcze Mascara Inspire Billionaire, której także jeszcze nie używałam, więc nawet nie wiem i nie chcę otwierać tutaj, dlatego tak samo, żeby mi po prostu nie wyschła, zanim do niej dojdę. I ostatni produkt to szminka z serii Color Intense. I moja jest w odcieniu 152 Nude. Nie wiem, czy sfokusuję. O, proszę, mam nadzieję, że widzicie. I tutaj także taki typowy, bardzo ładny nudziak, którą już także miałam na ustach. Póki co sprawdza się ok i jestem zadowolona. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Kolejna marka, do której przejdziemy, to Belle. I powiem Wam, że Belle zaskoczył mnie niesamowicie, z czego się w ogóle bardzo cieszę, dlatego że Belle jest mi dosyć obcą marką. Dzisiaj na przykład mam podkład rozświetlający z Belle, którego ostatnio namiętnie używam i bardzo mi się podoba. Więc może tutaj zaczniemy od paletki, która nazywa się Nude Eyeshadow. I
Ona nie ma odcienia, nie widzę. To jest z serii Hypoallergenic. I już Wam tutaj pokazuję, ona już była używana, zresztą widać, bardzo ładne cienie. One nie są matowe, są połyskujące, ale ja lubię, tak? Przyznaję się do tego, ja należę do osób, które lubią takie produkty. Dalej z tej samej serii Hypoallergenic mamy Face and Body Illuminating Powder, czyli po prostu rozświetlacz, który wygląda tak, o... Odcienia także nie ma, ale pojemność 6 gramów, także jeszcze go nie stosowałam. I do tego mamy także puder z serii Secret Tail, jeżeli tak to się wymawia, który jest po prostu piękny, już Wam otworzę i go pokażę. Ma piękne wytłoczenie, ja już go 2 razy używałam, ale na razie jeszcze niewiele o nim mogę powiedzieć. Kolejna rzecz, którą dostaliśmy, którą już także używałam, ale do tej pory tylko na razie raz, także z serii Hypoallergenic, to jest Lightening Concealer w odcieniu 01, czyli chyba najjaśniejszym. To wiecie, to jest ten korektor w pędzelku, widzicie, pędzelek brudny, bo już musiałam przetestować, a co? To są akurat nie rzeczy, które używa się przy każdym makijażu, więc nie boję się, że mi się zepsuje. Kolejna rzecz, także z serii Secret Tail, chyba tak to się wymawia, Volume Define Mascara, czyli po prostu mascara. Tutaj widzę, że pewnie szczota będzie duża, bo opakowanie jest bardzo duże, ale także jeszcze nie otwierałam. No i 3 pomadki, można powiedzieć, do ust. Pierwsza to jest Matte Liquid Lips Dream, matowa pomadka w płynie w odcieniu 01, także taki nudziak. Także bardzo się cieszę, bo to są totalnie moje odcienie. Druga, w której odcień nie do końca jest mój, ale może na lato się do niego przekonam, jest to Belle Matte z serii Hypoallergenic Lip Liquid. W takim bardzo, widzicie, krzykliwym kolorze, a wiecie, że ja takich kolorów raczej nie noszę. I ostatnia to jest także z serii Secret Tail Nude Lipstick w odcieniu 05. I to jest właśnie taki nudziakowy, ja już go miałam na ustach, ma bardzo takie jak pomadka ochronna wykończenie, śliskie i w ogóle, także zobaczymy jak to będzie. Z kolorówki to by było na tyle, ale także firma Eveline obdarowała nas między innymi tutaj Art Professional Makeup Anti-Shine Complex Pressed Powder, czyli po prostu puder prezentujący się tak, o. Mój jest w odcieniu 31 transparent, czyli po prostu będzie odpowiedni do każdej cery. Do tego dostaliśmy 2 lakiery, akuratnie jeden jest zielony, drugi taka ładna czerwień, troszeczkę przełamana czymś. Chociaż ja teraz aktualnie od dawien dawna paznokci nie maluję, ale produkt, który na pewno mi się przyda, to jest 8 w 1 dwufazowy płyn do demakijażu oczu i ust, którego jeszcze chyba nigdy nie miałam, więc tym bardziej cieszę się, bo przyda się na pewno. Ja bardzo lubię tego typu produkty. Tu mamy zabieg z algami atlantyckimi, czyli peeling i jakaś maska do stóp. Także się przyda. I 2 ostatnie produkty z Eveline. Tutaj mamy Spa Professional Granat Figa, luksusowy balsam odmładzający. Z tej samej serii, wiecie, mam ten zielony o zapachu trawy cytrynowej, ten jest o zapachu granatu i figi. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał, na razie jeszcze nie używałam. I produkt, którego nawet nie odfoliowałam, to jest Express Face Care, krem do twarzy pod prysznic. Coś takiego. No jestem niesamowicie ciekawa. Okej, przejdźmy dalej. Słuchajcie, niektórych marek po prostu Wam nie wypowiem, tylko zobaczycie gdzieś tutaj napisane, bo już po prostu nie pamiętam, co jest co. Natomiast mamy tutaj markę Indigo. Z Indigo były także 3 produkty. Pierwszy to jest Richness Hand Cream z serii Love Story. Słuchajcie, pachnie obłędnie. Z tej samej serii mam tutaj perfumowany olejek, po prostu perfumy w olejku, które pachną obłędnie, utrzymują się bardzo długo. I na sam koniec taką serię próbek zarówno body lotion, jak i kremu do rąk. Ja już otworzę to opakowanie i Wam pokażę, ja nie wiem ile jest ich tutaj w środku, ale dosyć sporo.
Także coś takiego przyda się na pewno na wyjazdy i niezmiernie się z tego cieszę. Dalej, ze strony mazidła.com mogłyśmy sobie wybrać same produkty do testowania, więc ja skusiłam się na pomarańczowy olejek myjący. Ja już Wam tutaj pokazuję wersję zrobioną, ponieważ on jest już w użytku, jestem w fazie testowania. A drugi to serum antyoksydacyjne z zieloną herbatą, który także jest już w użytku. I nawet w którymś chyba vlogu widzieliście, jak robiłam go, więc... więc to tyle. Więcej na temat tych produktów coś Wam powiem, jak je przetestuję. Muszę się tutaj jakoś ułożyć. Z Elfa Farm także mogłyśmy sobie wybrać dwa produkty, więc ja skusiłam się na Betula Alba Care w serii Visplantis. Jest to serum do skóry głowy z dziegciem brzozowym, przeznaczone właśnie do skóry, która ma łuszczycę. A drugi produkt, który wybrałam, to Helix Vital Care, krem odmładzający z filtratem ze śluzu ślimaka. Ja tu pokazuję Wam tylko opakowania kartonowe, które zatrzymałam jeszcze, które mi właśnie wyleciały z ręki. Natomiast produkty są także w fazie testów. Następna marka, jak widzicie, tego jest dużo, dlatego staram się po prostu mówić jak najszybciej. Następna marka to jest marka Jadwiga i tutaj dostaliśmy także kilka rzeczy. Przede wszystkim było tam takie opakowanie, w którym były takie trzy różne próbeczki kremów, maski i jeszcze raz kremu, tak? Krem AHA, krem do cery naczyniowej i maseczka ziołowa. Dokładnie tak, więc coś fajnego, żeby sobie przetestować. Oprócz tego znajdowała się polska papka do cery trądzikowej. Ja cery trądzikowej nie mam, natomiast uważam, że taką papkę można bardzo fajnie używać, jeżeli się robi wysyp dziwnych przybyszów nie wiadomo skąd. I dwa ostatnie produkty. Pierwszy to jest balsam do rąk i paznokci. A drugi to jest peeling naturalny do każdego rodzaju cery. Tych produktów jeszcze nie używałam, także nic tu nie mogę o nich powiedzieć, ale na pewno także ich recenzje albo wspomnę o nich, pojawi się na pewno coś na kanale, słuchajcie. Dalej mamy markę Clarena i tu zatrzymałam jeszcze opakowanie oryginalne. I powiem Wam, że tutaj jest w środku karteczka, gdzie z tyłu ja Wam to mogę pokazać, jest ręcznie napisane. Droga Pani Moniko, życzymy udanego testowania zespół Claresa. I powiem Wam, że... Czy ja powiedziałam Clarena? Nie, Claresa. I powiem Wam, że coś takiego sobie bardzo cenię, dlatego to zatrzymałam. I tutaj mamy rzeczy do paznokci hybrydowych, słuchajcie. Pierwszy mamy olejek Cuticle Oil. Mój jest o zapachu trawy cytrynowej, także bardzo fajnie, bo przyjemny zapach. Tutaj mamy Base Coat i Top Coat. Takie o. I oprócz tego dostałyśmy po dwa odcienie, które akurat nie mi się takie trafiły, które są 100% moje. Pierwszy, ten różowy, to 515. Nie chcę sfokusować. Chyba coś tam było widać. A drugi to 505 i to jest taki ładny fiolet. Także dziękuję bardzo, jestem niesamowicie ciekawa. Muszę tylko skombinować sobie lampę i na pewno zrobię test hybryd. Cieszę się niesamowicie. Co my tu mamy dalej? Tutaj mamy markę, którą Wam napiszę tutaj, dlatego że nie pamiętam do końca, jak się nazywa. Sweet Bud. I tutaj mam pieniądzą sól do kąpieli o zapachu dojrzałych cytrusów, także znowu coś dla mnie, zapach jeszcze nie używana. Oraz dwie przepiękne, słuchajcie, babeczki, które także peelingują, bo ta góra peelinguje, a dół jest po prostu jakby kulą do kąpieli. Pierwsza to jest lazur oceanu, mafinka do kąpieli, wygląda tak o. A druga to jest czekoladowa fantazja, wygląda tak o, jak widzicie, mi się rozwaliła. Także ich jeszcze nie używałam, także nie mogę nic powiedzieć, ale cieszę się już na testy.
Ze sklepu Pachnący Domek we Wrocławiu dostałyśmy każda z nas po wosku. Mi trafiło się Dreamy Summer Night, czyli jeden z tych moich ukochanych zapachów. Lilka, usiądź grzecznie. Skin 79 podarowało nam maski. Mi się trafiła ta czarna, także jej test na pewno pojawi się na kanale. Ze sklepu, który jest we Wrocławiu na Oławskiej, także tu Wam napiszę, dostałyśmy, oprócz tego, że mogłyśmy sobie zrobić bezpłatnie badanie cery, to dostałyśmy jeszcze także po dwie maseczki. Mi trafiła się, oczywiście obie są tej samej marki, Shining Nature Purity. Mi się trafiła pierwsza taka Animal Taiga Wrinkle Mask, a druga Jelly Vita Brightening Toning Mask. Tak, dokładnie tak. Co my tu jeszcze mamy? Słuchajcie, zbliżamy się do końca. I teraz tak, z My Asia i Beauty Rare Mark, czy jakoś tak, także Wam tutaj napiszę, dostałyśmy także kilka rzeczy. Pierwsza to Baby Silk Hand Mask Sheet z Holika Holika, co mnie niesamowicie cieszy, bo będę miała okazję przetestować, ponieważ no, moje dłonie są w opłakanym stanie. Oprócz tego także z Holika Holika Soothing Gel Aloesowy, taka próbka. Jeszcze jedna próbka to Peeling Gel, także zobaczymy, jak się będzie to sprawdzać. I na koniec, wiecie co, nawet nie wiem, co to jest, muszę się wczytać i popatrzeć, także mam nadzieję, że tutaj niczego nie zapomniałam. No i ostatnie rzeczy, tak mi się wydaje, które tutaj mam, to są właśnie dwie próbki kremów oraz mydełko kaktusowe. Tak, Rare Beauty Market, o. Wygląda tak, o. Także jestem niesamowicie ciekawa. No i słuchajcie, wydaje mi się, że to by było wszystko. Mam nadzieję, że niczego nie przeoczyłam, niczego nie zapomniałam. Jeżeli tak, to bardzo gorąco przepraszam. Wszystkim firmom serdecznie dziękujemy za dary losu. Było tego naprawdę dużo, sami musicie stwierdzić, skoro nagrywam znowu prawie 20 minut. No ale cóż. Dobra kochani, żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Dajcie znać, co sądzicie o tych rzeczach. Czy może już coś mieliście, używaliście, testowaliście i jak się u Was sprawdziło. Jestem niesamowicie ciekawa. Ja się teraz z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku jutro. Pa, pa!